Dzień dobry, szanowni państwo. Wiele musiało się zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. Tak można podsumować wizytę Donalda Tuska na Ukrainie. Wczoraj na tej wizycie oglądaliśmy kolejny odcinek podejścia, które wcześniej prezentował PiS, to znaczy podejścia, że polscy politycy są sługami narodu ukraińskiego. Dlatego, że w ciągu tej wizyty omawiane było bardzo wiele tematów i praktycznie żaden z tych tematów nie był tematem, który z perspektywy polskiego interesu narodowego był istotny. Omawiane były tematy istotne z perspektywy interesu narodu ukraińskiego. To były tematy takie jak wsparcie militarne, jak zakupy sprzętu wojskowego, jak otwieranie nowych przejść granicznych, jak wspieranie energetyczne, infrastrukturalne Ukrainy, jak wspieranie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, bo pomimo tego, że zmienił się rząd, że zmieniły się barwy partyjne, zmienił się PiS na Platformę, to w dalszym ciągu polityką nowego rządu, tak samo jak starego, jest bycie adwokatem Ukrainy na arenie międzynarodowej, w dodatku najgorszym rodzajem adwokata, bo adwokatem darmowym, adwokatem wolontariuszem, któremu nie tylko nikt nie zapłaci za jego usługi, ale nawet nie będzie się poczuwał do jakiejkolwiek wdzięczności. Natomiast tematy, które nie były omawiane na wyjeździe polskiego premiera na Ukrainę, do tych tematów nie należała. Kwestia branży transportowej, gdzie w tej chwili prowadzone są negocjacje z udziałem polskich przewoźników, polskiego rządu, ukraińskiego rządu i organów unijnych, żeby doprowadzić do rozwiązania sytuacji, w której polscy przewoźnicy są dyskryminowani, głęboko pokrzywdzeni względem przewoźników ukraińskich. Nie był poruszany temat zalewu polskiego rynku produktami rolno-spożywczymi z Ukrainy, gdzie w ostatnich miesiącach zaliczyliśmy gigantyczną aferę w tym temacie i jednym z postulatów Donalda Tuska było to, żeby rozliczyć polityków PiS-u odpowiedzialnych za tę aferę. Problem strukturalny w postaci zalewu ukraińskimi towarami jest nadal nierozwiązany. Premier Tusk, wyjeżdżając na Ukrainę, nie uznał za stosowne, żeby ten temat jakkolwiek poruszyć i cokolwiek dla Polski w tej sprawie załatwić. Nieporuszony został również temat polityki historycznej, kwestii ekshumacji, upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej. Temat, który ciąży nad relacjami polsko-ukraińskimi. Temat, w którym obserwujemy bardziej niż chyba w jakimkolwiek temacie arogancję i bezczelność ukraińskich polityków, którzy z jednej strony pełnymi garściami czerpią z polskiej pomocy, pozwalają polskiemu narodowi na finansowanie sporej części wysiłku wojennego Ukrainy, a jednocześnie prowadzą politykę antypolską i wychowują ukraińskie dzieci, ukraińską młodzież w nienawiści do Polaków i przekonaniu, że banderowcy byli bohaterami narodowymi Ukrainy w czasie, kiedy ci banderowcy są według nie tylko polskiej opinii, ale według po prostu obiektywnej historii zbrodniarzami odpowiedzialnymi za mordowanie niewinnych Polaków. Ten pakiet spraw, o których mówię, które nie zostały poruszane przez Donalda Tuska w czasie wizyty na Ukrainę, nie mogą pozostać nieporuszone, nie mogą pozostać martwym punktem w rozmowach z Ukrainą, zwłaszcza teraz, kiedy Ukraina jest w dużej mierze od Polski właśnie uzależniona. I to nie chodzi o to, żeby to uzależnienie wyzyskiwać, naprawdę. Nie chodzi o to, żeby być tutaj interesownym i żeby nie robić właściwej rzeczy. Nie, chodzi o po prostu taką elementarną przyzwoitość i wykorzystywanie sytuacji, w której Ukraina musi z nami rozmawiać do załatwienia godziwych, sprawiedliwych interesów narodu polskiego. To jest godziwe i sprawiedliwe, żeby polscy przewoźnicy mieli takie same warunki do wykonywania swojej działalności gospodarczej, takie same zasady, jak przewoźnicy ukraińscy. To jest godziwe i sprawiedliwe, żeby polscy rolnicy nie ponosili w większym stopniu niż ukraińscy oligarchowie ciężaru wysiłku wojennego i gospodarczego ukraińskiego. Nie może być tak, że w czasie, kiedy ukraińscy oligarchowie zarabiają miliony na eksporcie swoich towarów rolnych, polscy rolnicy są doprowadzani do upadku i bankructwa i to na nich spada faktyczny ekonomiczny ciężar wojny na Ukrainie, a ukraińscy oligarchowie kosztu obrony swojego własnego kraju nie ponoszą, a wręcz korzystają na tym, że ta wojna się toczy. No i oczywiście kwestie polityki historycznej, gdzie po prostu korzystanie z polskiej pomocy zbrojnej, polskiej pomocy gospodarczej, wysyłanie do Polski uchodźców, a jednocześnie prowadzenie antypolskiej propagandy, to jest wołająca o pomstę do nieba hipokryzja ze strony ukraińskich polityków.
domagamy się, żeby premier Donald Tusk zaczął realizować polskie interesy i rozmawiać o tych polskich interesach z Ukraińcami, żeby nie kontynuował fatalnej, samobójczej, bezsensownej linii wcześniej prowadzonej przez polityków PiSu, którzy realizowali na pierwszym miejscu interes ukraiński, a o tym polskim to pamiętali tylko przy okazji albo gdzieś daleko na drugim planie. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Martę Czech, wicerzecznika Konfederacji. Szanowni Państwo, w kontekście masowo sprowadzanego do Polski zboża z Ukrainy, niebezpiecznego, trującego i nieprzebadanego i takiego, które nie nadaje się do spożycia, mówi się, że to zboże techniczne i analogicznie, podobnie jawi nam się wczorajsza wizyta premiera Donalda Tuska w Kijowie jako niebezpieczna, nie nadająca się na materiał, który by godnie reprezentował urząd polskiego premiera, a także trująca de facto dla Polski i Polaków. Chciałoby się skonstatować per analogiam, ot taka wizyta techniczna. Chciałoby się również zapytać pana premiera Donalda Tuska, którego kraju on interes reprezentuje i jako którego kraju premier przybył do Kijowa, skoro współcześni ukraińscy siepacze antypolskim słowem tak się nim zachwycają na tej Ukrainie i wynoszą pod niebiosa. Wystarczy wspomnieć choćby tu osobę premiera Ukrainy, pana Denysa Szmyhala, który wielokrotnie uderzał w swoich wypowiedziach w Polskę i Polaków. Jakby tak zestawić pana Donalda Tuska i pana Denysa Szmyhala obok siebie, posłuchać, co mówi jeden i drugi. Dochodzimy do bardzo smutnych wniosków. Otóż takich, że nie stoi obok siebie premier Polski i premier Ukrainy, ale że widzimy i słyszymy dwóch premierów Ukrainy. Bardzo to smutna konstatacja. Natomiast co do wizyty w Kijowie jeszcze, Donald Tusk, podobnie jak Mateusz Morawiecki, robi wszystko, by Ukraina stała się częścią Unii Europejskiej, a wiemy, że jest to z jednoznaczną, ewidentną szkodą dla Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej. Wiąże się to z niebotycznym finansowaniem Ukrainy ze wspólnego budżetu. Pewnie będą to kolejne unijne podatki albo też środki, które miały popłynąć w ramach tej unijnej redystrybucji do Polski, popłyną na Ukrainę, a jeszcze rządzący przyklasną takim pomysłom, rządzący w Polsce. Jeśli chodzi o rolnictwo, agroholdingi międzynarodowe funkcjonujące na Ukrainie doszczętnie w przypadku takiej ewentualnej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej dorżną nie tylko unijne, ale przede wszystkim nasze polskie rodzime rolnictwo, a to i tak nie wszystkie szkody wynikające z tego tytułu. Donald Tusk w Kijowie również zapowiedział bardzo kontrowersyjną rzecz. Otóż obiecał Ukrainie rekompensaty z tytułu, uwaga, braku pomocy ze strony USA i Węgier, które to kraje całkiem zdroworozsądkowo postanowiły zadbać w pierwszej kolejności o własne interesy. Usłyszeliśmy w Kijowie również deklarację co do pełnomocnika Polski do spraw odbudowy Ukrainy, którym to pełnomocnikiem miałby zostać niejaki pan Paweł Kowal, znany w Polsce jako ukraiński lobbysta, walczący na rzecz ukraińskich interesów, nie polskich. Wystarczy wspomnieć, jak krytykował protesty polskich przewoźników, transportowców na granicy z Ukrainą, jak krytykował film Wołyń. Czy taka osoba, drodzy Państwo, czy taki człowiek jest zdolny, kompetentny do tego, by reprezentować, bronić i walczyć o interesy Polski i Polaków? Odpowiedzcie sobie na to pytanie Państwo sami. Tak więc, jeśli ktoś z Was jeszcze, drodzy Państwo, miał nadzieję, resztki nadziei na to, że październikowe wybory, że nowy rząd w Polsce zakończy erę sług narodu ukraińskiego w Polsce, to mamy już ostateczne dowody na to, że z tym, z czym mamy do czynienia obecnie, to pogłębiona kontynuacja tych służalnych rządów. A Polska? Otóż, drodzy Państwo, wybory parlamentarne co prawda za nami. Apelujemy tutaj, jak mój przedmówca poseł Wawer, do premiera Tuska o realizację polskich interesów. Natomiast przed nami kolejne wybory, wybory samorządowe, wybory do Europarlamentu. A Polska potrzebuje sług narodu polskiego na każdym szczeblu władzy. Tak więc, drodzy Państwo, zastanówcie się w nadchodzących wyborach, korzystając ze swojego prawa wyborczego i kładąc, kreśląc krzyżyk przy tym czy innym nazwisku, naprawdę poważnie, albo Konfederacja, albo kontynuacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.